muszę to zapowiedzieć. Czekaj, bo to po swojemu muszę zrobić. Okay. Nie słuchaj. Dobrze, widzowie, słuchajcie! Matrix 4 ma być w tym roku. Pewnie znacie. Rami Kevina czy coś tam takiego. Dobra, nieważne, nie chodzi o aktorów, nie chodzi o film. Chodzi o to, co się dzieje w Polsce. W Polsce powstały Freak Fighty. Ja brałem udział w Fame MMA 1 i 2 Walka Wieczoru. Powstawało dużo innych federacji. Powstała teraz nowa federacja, która niszczy samym pojęciem inne federacje. Każdy myśli, że... Wyciszę chwilę tutaj ty. Fajnie, że dużo rozmawiasz na ten sygnał. Ale teraz ja mówię, słuchaj mamuś, chodź. Teraz ja mówię, słuchaj, ale słuchaj mnie. To jest normalnie zaczepisty. Ale słuchaj, teraz ja mówię. Patrz, mówię coś teraz, słuchaj mnie, okej? Ej. Wiele osób znanych, nieznanych poszło się bić na Freak Fighty. Powstało coś, co na urzędniczej było uważane za pośmiewiskiem. Kociołki, nie kociołki, powstaje Alkomaster. No i coś dla was, Kuba ma specjalnego do ogłoszenia. To w tym momencie tworzy legenda. Coś nowego. No więc kochani, kto tam uczestniczy jeszcze, powiedz. Kochani, w pierwszej gali Alkomaster wezmą udział m.in. Don Casio, Crushville, Evelona i wiele różnych gwiazd, oraz to nie jest wszystko, Daniel Magical i wiele innych sławnych osób. Będą też jeszcze ogłoszone super freak fighty, nie powiem jakie, ale mogę tylko powiedzieć tyle, że ja jestem jednym z czterech włodarzy tego nowego wydarzenia, tak? Możecie sobie sprawdzić u mnie na Instagrama, jest to zapisane, zaraz to też wleci na Instagrama Daniela. Będzie filmik, gdzie to samo powiedziałem, ja jestem z czterema włodarzami odpowiedzialny za ten projekt Alkomaster, więc liczymy na was, że będziecie to udostępniać i pokażemy, która federacja w Polsce będzie rządzić. Yo! Go! Yes! A ja od siebie, widzowie, zajebisty wodarz, no kurczę, pracował na słuchawce, złamana ręka, moja krew. A ja od siebie teraz powiem jedno, nieważne jaki będzie komentarz, to jest młody człowiek, który w Rzeszowie zrobił dla mnie, na mnie mega wrażenie. Tym bardziej ciśnie Baobaba, za co szacun. Chciałem się z nim bić, ja się chciałem z nim i kolejna bić. Rzecz, jeżeli jego pomysł, na który on dzisiaj wpadł, związany z Alkomaster i z moją osobą, jeżeli to wypali, to ja wam te słowa i ten czat przypomnę. Może to nagramy? No tak, włączymy, jak to bardzo będzie... chętnie. Dobre, bardzo, nie? Wtedy tak, tak. Tak jak Fejma zrobiło, że cisnęli ich, pluli na nich, nie? Kumasz? Dobrze, ja teraz nagrywam hejt, nagrywam komentarze, które śmieją się z Kuby. I jeżeli do tego starcia, które ma być, albo będzie, albo nie będzie, dojdzie do tego, to wtedy włączymy sobie te komentarze i zrobimy taki filmik, czy ja to na streamie nawet pokażę, czy gdzieś tam na relacji to będzie, że wiara czyni cuda. Uwierzcie w to, co mówi. On to robi z pasji, ja to też tym bardziej tym żyję. No i damy radę. Dobra, kochani. Yes! Zostać to na IG? Nie, to zostaje dla siebie, tak już wiesz. Ale nie, to co powiedziałem. Tak, 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 no. W sensie wysłać, czy... Nie, normalnie to udostępnię, ja to... No, no pewnie, no. Ach, dobra. Witam 1600 osób. 250 łapek w górę i kolejna karteczka. Co? O Boże, dobra, ajajaja, mam telewizor w swojej samo, nie?